patrzę. Kogo moje oczy widzą? No, Grzesiu, widzisz? Ja już byś cię zacząłem pić, bo się tak szlajałeś. No a gdzie ty się podziwałeś? A ty? Co? Zapomniałeś o mnie? Albo o Grzesiu? Słoiki się urwałeś? Nie mogłeś nas odwiedzić, czy co? No tak wiesz. No tak mi to jakoś wyszło, nie? No, no co wyszło? Właśnie oszlałem się, bo widzisz, teraz Janek dzisiaj ma urodziny dzisiaj. Urodzinki? No i odwiedziłem urodziny. I wyszlajałem go tutaj. Ale no to inna sprawa, no. No to... Janek. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Zdrowia przede wszystkim. Zdrowia jest najważniejsze. Najważniejsze. Tak. No, pieniędzy, bo nigdy nie ma. Zawsze czasami brakuje. No tak, no zawsze. Zawsze. No i żeby żona kochała, no bo co mało się oszukiwać. No, ale najważniejsza, nie? No tak, no. Ale jeszcze zdrowie masz. No zdrowie. Zdrowie. A też no. Powiedzieliśmy. Zdrowie. No to co, Janusz? No to... Ja tutaj mam ściereczki. Ja ci nie chcę wyczyszczyć tutaj. Ja sobie wyczyszczę. Tutaj. No dobra. Ja sam. Ja urodziłem. No wcale nie dam. No, a czegoś takiego, to ty na środki siadaj. Czegoś takiego, co się nie spodziewałem. Wiesz, Mariusz, ja wiesz, tu, no. Tu masz prezenta ode mnie. Dziękuję. No, jak ja was dawno nie widziałem, chłopaki. No, Janusz, no to opowiadaj, co tam u ciebie słychać, bo tak mistrzysz. No właśnie. No to jest, no. A wiesz, tak, no powolutku wszystko, nie? Idzie tam jakoś do przodu, nie? I wszystko ładnie, nie? No ale i tak musiałem wyjść dzisiaj z domu, bo ta znowu zaczęła biegać po ścianach. Znowu dostała jakieś, nie wiem, szajby, odchodzi jej. No ale słuchaj, nie? No. Dzisiaj wszystko tak ładnie, nie? Jakiś zdziwiony prezencik tam był. Było śniadanko. Ładnie chyba, nie? A ona nagle mi wyjeżdża, to może teraz do pracy, poszukasz coś. Ale wyjebała. To ona gada. Jak nakręcona. A ja do niej tak. No, i bardzo i dobrze. No. I tutaj jest. A moja to nie lepsza. Normalnie mówi mi, bierzesz szczepaczkę i czepak. No to ale se myślą, no. A ja tego czepaka jebię i pod nogi, o. I wychodzę. I o to chodzi. Panowie, i bardzo dobrze zrobiliście, bo z tym babami tak trzeba. Jak się złapią za mordę, to na razie z tobą. Goodbye. Jesteś usadzony. Nie puszczę. Koniec. A ja wam powiem tak, moja na przykład mnie kocha. Kocha. Zakochana. Szczęścia jestem. Zakochana po oczy. Jakby wczoraj był ślub. No. Patrz. Żyć nie umierać. Ta moja Kasia to tak. Wraca do domu, obiad gotowy. No wracam, proszę. Patrzę dalej. Posprzątane. Wiesz? No i ten. A ona, wiesz, jest taka kochana, ta moja głupia kurka, że myśli, że ja teraz na działce jestem. No nie, taki numer. To ty taki tip-top robisz. Tak myślę. No, Grzesiu. Ty tutaj gadu. A teraz tu za Janka nie było. A co proponujesz wstać? Ale no nie trzeba, no. Ty wolę siedzieć. Ja to musimy wstać. No to za co piję? Za zdrowie Janka. Za zdrowie, Przede wszystkim za zdrowie. Za zdrowie. Żeby te baby poszły po rozum do głowy. Dokładnie. Bo moja też zaczyna mnie przypominać. Przesadza. Zdrowie panowie, zdrowie.
Grzesiu. Grzesiu. Obudź się. Słuchaj. Ja mam ci coś ważnego do powiedzenia. Słuchaj, uważaj. Ja osobiście ciebie bym nigdy, ale to nigdy nie skrzywdził. Bo ja cię szanuję, szanowałem ciebie i będę cię szanować, bo jesteś moim bardzo dobrym przyjacielem. Zejdź sobie dalej. My jesteśmy w stanie dokonać wielkich rzeczy. Wielkich, to prawda. Jesteśmy w stanie podbić ten świat, ale... A słuchaj, ale co mam zrobić, skoro ten świat działa przeciwko nam? To co? No nie da się za dużo zrobić, więc musimy poczekać. Ale mimo wszystko damy radę, tak? Damy. Damy! A to Grzesiu, to już dzisiaj chyba skończyłeś, wiesz? Skończyłeś pić. Bo ty jesteś, koniec z tobą, jesteś wyautowany, poszedł. Grzesiu. Janek, gdzie jest Janek? A co? Janek! Janek! Co ci jest? Jest! No to sikałem ty. Sikałem? Tak. No bo my cię szukamy z Grzesiem. No ja to tylko sikałem. No, bo się tak zawieruszyłeś? Nie. Chodź, nie. Mariusz. Ale... Co? Co ty mówisz o tym piciu? No, to No jak mam pić? No ale co, o co ci chodzi? No przecież już się skończyło piwo. O kurwa. No to kurwa co mam zrobić? Piwo się skończyło? No nie, no, nie pytaj mnie. A masz jakieś pieniądze? Nic? Nic nie ma, nic. Ja pierdolę, no i co teraz, no? Kurwa. Nie denerwuj się tak, no. Ja was nie denerwuj. Co, kurwa? Co? Wyraźniej. Emil. Nowak. Ten. Grzesiu. Ty to masz łeb na karku. O, tak zrobimy. No to co kurwa robimy? No, nie ma picia, tak? No ale mówię ci. Ale no to co? Co to za Emil w ogóle jest? O co chodzi? No patrz. Emil Nowak to jest tutaj największy krętacz na tym osiedlu. Nie? A my mu pożyczyliśmy pieniądze, a on, wiesz, przychodzę raz, drugi, mówi, nie ma pieniędzy. Mówi, że będzie za tydzień, ale no, ja już mam dosyć, pierdolę. Cierpliwość mi już się skończyła. Pójdę,
I weź be. Bardzo dobrze. Weź swoje. Weź swoje, bo wiesz, bo co ja mam tak czekać jak głupi. Od jakieś od... swoje głupoty, jakieś krętactwa, lewactwa, chuj wie co. Bierze i o to chodzi. No, nie ma na co czekać, idziemy. A ja ledwo na chleb mam, no. Idziemy. No to weźmiemy, kupimy co nieco i koniec. I napijemy się, bo twoje urodziny. No. No. I o to chodzi. No. Grześ. Dawaj, kurwa. Świnie pierdolo. Idziemy po swoje. Słuchaj, Mariusz. Mariusz, chcesz. Ty chcesz to tak zostawić? Zostaw, będzie mniejszy. No, tak. Chodź. Pod jakim numerem wiesz tu? 4-4 chyba. Halo, słucham. Mariusz przyszedł. Jaki Mariusz? Krawczyk Mariusz. A, to ty. A co chcesz? Przyszłem pogadać. Właśnie, myślałem, że to jest pieniądze. Nie widzę, że to jest pieniądze.